Cześć, witajcie z tej strony Neptun. Dziś zagramy sobie w Doors Floor 2, czyli Mines, podziemia. Pierwszy odcinek dzisiaj nagrywamy. Niestety nagrywam go sam, no ale musi wyjść, nie? No, nie będę przedłużał. Powiedziałam wam na społeczności, że... No, że 5 dni, tak? Musicie poczekać, no to akurat jest dzisiaj 5 dzień chyba. Jak dobrze obliczyłem. No, już nie będę wam przedłużał, ale jeszcze się pojawi filmik z Pesio. Niedługo powinien się pojawić, może z kimś jeszcze. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak na razie, no, nagram sam filmik, no bo trzeba nagrać. Z wyjścia, no tak, no jak wyszedł. Jak wyszły Floor 2, no to trzeba to nagrać. Dzisiaj spróbujemy sobie przejść może do 50 i tam na 50, na 50 to już zobaczymy, no bo zobaczymy, czy sobie poradzę. Filmik może być albo długi, albo krótki, to już zależy od tego, ile przejdę, tak? Dobra, bez zbędnego gadania. Zaczynajmy. Tworzę lobby, no i zaczynamy. Nie kupuję nic ze względu na to, że sporo można znaleźć w samym początku grze, tak? Myślę, że nie ma co. Dobra. The Mines, ja już trochę widziałem na temat tej gry i ogólnie już grałem. Mój rekord to 50 drzwi. Tam jest taki dosyć niefajny boss, który jest no trudny i wymaga dużo czasu. No ale trzeba będzie go zrobić na jakimś odcinku. Dzisiaj odcinek początkowy, no to tutaj dużo nie zrobię. To zobaczymy w sumie, ale wydaje mi się, że jakoś bardzo dużo to nie przejdę. No to zależy od mojego skupienia i ogólnie chęci. Każdych szafek nie będziemy sprawdzać, żeby ten film nie trwał latami. Zdobyłem 5 glow sticków, które mi się przydadzą bardzo, i zapalniczkę. Co to? O, glow stick. One się w sumie na dłuższą metę to one dają sobie nawet fajnie radę. Dobra, screech. Początkowy. Plastery, końsy. O nie, jiggle. Dobra, i tak nic nie zrobię, więc... Dobra, ale tu był chyba plaster, mi się wydaje. Tak. I tak się muszę na nie uważać. Dobra, generator. Idziemy dalej. Mamy 106 drzwi, no to już... Pierwsze drzwi są dosyć łatwe, tu się niezbyt nic nie dzieje. Na razie nie miałem jakiejś sytuacji słabej. Tu może być ten... A nie, dobra, myślałam, że tu będzie ten potwór. 108, 109. Będzie raz. Okej. Raz zaliczony. Nic nie widzę, ale idę do przodu. Ale dziwny pokój, strasznie długi. No i nie, no i pokój z tymi. Tymi, nie wiem, jak się nazywa. Ale są nieprzyjemne. Aha, tu jest taki spadek. Ciekawe. Gdzie ja mam iść? Tu? O Jezu. Hmm.
Nic nie widzę przez te. O, dobra. Wreszcie przystępniejszy pokój. Ciekawszy i ogólnie. Lepszy. O, bateria na nasz... No, niestety. Nie mam. Nic, co mógłbym zasilić. Na następny odcinek postaram się kupić, jak będziemy... Będzie odcinek prowadzony w 2 albo 3 osoby, no to wtedy postaram się kupić za te śrubki, których mam dosyć sporo, bo prawie 7000. Postaram się kupić, no na przykład taką dużą, dużą latarkę, która naprawdę jest przydatna. Dobra, mamy pokój 110, a kto, no... 114, no ale na 190 się pojawia często figura, ale ona na razie nam nic nie zrobi. Bateria do niczego nam się nie przyda. Wydawało mi się, że słyszę screecha, ale to może mi się przesłyszało. Nie wiem, czy na w grze tak jakby słychać dźwięk u was. U mnie słychać właśnie dźwięk gry, bo muszę słyszeć dźwięk, no bo bez tego ciężko się gra. Ale czy na filmiku słychać, to nie wiem. Mnie na pewno słychać, ale czy słychać dźwięk gry, no to to już... Zawsze pewnie lepiej, nie? Jak słychać dźwięk gry. O, tego się nie spodziewałem. Albo rush, albo to, że się zbliża. Rush. To, że się zbliża 120 level. Czyli figura. Taki krótkie przejście obok figury. Teraz zapalimy sobie światło. Nie chcę zużywać jak na razie glow sticków i na razie nie mogę użyć. 121. Nie mogę użyć tak jakby. Nie mogę w takim pokoju czerwonym tym z tym znaczkiem używać zapalniczki, no bo wybuchnę wtedy. Rush? Ambush? Może halt? O nie, figura, dobra. Nie no, oczywiście nie dodam, no bo tu jest ta bariera. Za chwilę sobie znowu ją przywołamy i sobie pójdziemy. Musimy za nią podążać. Dobra, udało nam się. Dosyć proste. Znaczy oczywiście stres jest, nie? No ale... Dobra. Tu już można chwilę odpocząć, no bo to akurat było troszeczkę stresujące. Ale da się to oczywiście przejść. Spróbujemy na Sika jeszcze na tym odcinku przejść, bo nie jest dosyć... nie jest trudny. Naprawdę. A jest bardzo fajny. Chciałbym właśnie wam go pokazać. Na odcinku pierwszym z dorsów. Pierwszym z dorsów Floor 2, tak? Napiszcie w komentarzu, gdyby chcieliście zobaczyć backdorsy. My to przeszliśmy z Pesio. Przeszliśmy to. Ale no, nie nagrywaliśmy tego wtedy, ale można byłoby znowu przejść i nagrać, ale to dopiero po jakby skończeniu
Floor 2. Mamy Sea Race, dobra, no to trzeba się przygotować. Ogarnąć, gdzie biegać. Jak nie przejdę, no to na tym skończymy odcinek, ale jak przejdę, no to lecimy dalej, tak? Próbujemy jak najdalej. Będzie głośno pewnie, jak jest dobrze dźwięk ustawiony, to powinno być głośno. Więc pewnie teraz mnie albo słyszycie, albo nie słyszycie, no są dwie opcje. Nie ma takich, że... Oj! Oj, dobrze, że skręciłem, bo bym zginął. Ogarnąłem się w ostatnim momencie, tak jakby. No dobrze. Oj, dobra. Sam ten Seek Race Chase, no bardziej pościg, nie jest trudny, ale na wszystkim, jak na dorosłych, trzeba się na wszystkim skupić. Nie jest takie hop-siup, że o tak sobie biegniesz i nic. Tutaj to musisz się trochę skupić na tym, kiedy skaczesz, kiedy coś. Dobra, teraz najtrudniejsza część tego. Ale wystarczy się skupić. Dobra, tu rozwalimy. Mam nadzieję, że to nie będzie. Tu. Kucak. W lewo. W prawo. W lewo. W prawo. O Jezu, prawie nie ogarnął. A, dobra, nie skręcam. Udało nam się ogarnąć Sika. Teraz zobaczycie drugiego bossa, który jest od razu połączony z Sikiem. Nie wiem, czy mi się uda na odcinku to teraz przejść, ale spróbujemy. Tak jak wszystko spróbujemy, przynajmniej spróbujemy. Bardzo fajna muzyczka jest. Nagrywa się, dobra. Szybki bieg jest. Goni za nami. Ale się skończy za sekundę dosłownie. Starczy kliknąć ten guzik. I już. I teraz najtrudniejsza rzecz. Numer 605, to sobie wpiszemy pierwszy kodzik. Ogólnie są na internecie mapki, tej całej mapy, ale mi się nie chce ich robić. O, nie możemy tego ściąć, o jest. 605. On, dobra. Dobra, ogarniemy teraz sobie kolejny. No tam, 112. Czyli tu musimy iść. Czy tu są te takie śmieszne deski? Nie ma ich. Nie jestem w stanie tutaj dołem, pewnie też, tak? Wszystko spróbujemy. Bo wiemy, w którą stronę mam iść z tym kodem. Nie wiem. Dobra, idziemy w górę. Tam gdzieś. A, te szafki trzeba było przeszukiwać, tak? Ja przeszukałam te wszystkie. Szkoda, że nie mamy szajwsów, czy jak myślę. Nic tu nie ma.
Jest, on tu jest. Gdzie jestem? Poszedł sobie? Mam nadzieję, że tak. Prawie zginąłem. Tu jest jeden. Jezus Maria. Ojej. Ja pierniczę. Bo muszę się oglądać na... Jedna rzecz i już ginę, nie? Aha, zdobyłem tu przejście, które mi... Nic nie dało. Nieźle. Dobra, już nie jestem completely dead. Dwa naraz tutaj idą?
Dobra, jest okej. Mamy. On, okej, on jest dobra, on. Mamy pierwszy, tak jakby pierwszy. Pierwszą stację. Dobra. W tą stronę, dobra, 8-1-9. To musi być jakoś blisko, bo... Nie ma tu przejścia, tak? Dołem pewnie również nie ma przejścia. Osiem, jeden, dziewięć. Koniec. Ciężko jest w jedynkę, no to robić niestety. Kurczę, ciężki jest ten, tak jakby... ten kawałek. Całej gry, no niestety tylko 150 level udało nam się zrobić. No ale... jakoś tam coś tam zrobiliśmy. No. Coś tam zrobiłem tutaj. Udało mi się trochę zajść. Na szczęście nie tam. Nie tam do jakiegoś 20, tylko do 150. I przeszliśmy dwie anteny, więc nie jest aż tak źle. Trzeba 4, no więc jeszcze trochę było. Na następnym odcinku spróbujemy już przejść tam dalej. Co może być dosyć ciężkie, ale powinno się udać. No to chyba tyle na no tyle w tym odcinku. Do następnego odcinka. Cześć.